Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Siadamy, czytamy o rzeczach małych, o rzeczach wielkich i o rzeczach takich sobie. Małymi rzeczami są roboty. Maleńkie, mikroskopijne. Takie małe, że gdyby mi biegały w tym momencie po paznokciu, to byście ich nie zobaczyli gołym wzrokiem. A działają i podejmują decyzje. Następnie o rzeczach wielkich pomówimy o tajemniczych błyskach w kosmosie, o szybkich błyskach radiowych i im więcej o nich wiemy, tym jest dziwniej. A na końcu o rzeczach przeciętnej wielkości, a mianowicie o Japończykach. W skali mikroskopijnej i kosmicznej Japończyk jest dość przeciętną istotą. Jak Japończycy nauczyli się hodować zboża? Kiedy to było? W jakim tempie to było? Czy chętnie się nauczyli? Może były opory? Były stare, dobre czasy, kiedy nie hodowali zbóż, a później przybyło zboże, przybył ryż i co? No i właśnie. Japończyk siedzi i kombinuje, a ja siedzę i czytam. Zaczniemy od microscopic robots, czyli mikrobotów, tak by chyba trzeba powiedzieć. Z czym? Z kontrolą cyfrową na pokładzie. Czyli to nie są byle jakie roboty. Może kojarzycie, może nie, ja mam dosyć mocną zajawkę na miniaturyzację. Nie tylko na mikroboty, ale też na nanoboty. Ogólnie fascynuje mnie to. I muszę wam powiedzieć tak, zwykle, kiedy miniaturujemy jakieś maszyny, urządzenia przemieszczające się, robiące jakieś działania mechaniczne, to tam nie za wiele jest tej kontroli na pokładzie. Na przykład tworzy się takie nanoboty, na tyle małe, że można je wpuścić do pojedynczej komórki żywej, ale na przykład to jest takie coś, co jeżeli na to poświecimy, to zaczyna płynąć do przodu. Na przykład, czyli mamy takie możliwości. Też to można fajnie wykorzystać. Albo jeżeli zadziałamy polem magnetycznym. Opowiadałem wam chyba, wczytamy na to kiedyś o takim urządzeniu. Działamy polem magnetycznym i to zaczyna się przemieszczać. Można to stosować do napierania na komórki nowotworowe. To są wszystko fajne rzeczy, ale w zasadzie na pokładzie czegoś takiego nie ma żadnej elektroniki. To jest, oni ładnie tutaj to nazywają, że tego typu urządzenia to są marionetki. Po prostu, że wszystkie, i to tak się używa w artykułach takiego określenia, to są marionetki. Oni chcieli stworzyć nie marionetkę. Oni chcieli stworzyć coś, co faktycznie jest robotem. I tu, żeby była od razu zajawka, jak to wygląda. Tu mamy koło odnóża mrówki. Leży sobie taki mały robocik. Tu go mamy powiększonego. I to jest rzeczywiście urządzenie elektroniczne. Ma 6 nóżek. Te nóżki to są takie małe blaszki, które jeżeli tam się przepuści taki niewielki prąd, to się zginają, dzięki czemu on może chodzić. Ma panele fotowoltaiczne. To, co widzicie tutaj, to jest taki diagram tego urządzenia. PV to są panele fotowoltaiczne. Na górze do nóżek, na dole do tego IC, czyli obwodu scalonego. Krótko mówiąc, to jest normalne po prostu. To jest płytka z obwodem scalonym. Udało im się to zminiaturyzować, ale to nie jest tak, że oni to sobie mogli gdzieś zlutować. Tam nie ma żadnych kabelków. To zostało wykonane specjalnie dla nich w X-Fab Silicon Foundries, czyli normalnie w miejscu, to jest w Niemczech, w miejscu, gdzie się odlewa, gdzie się wytrawia obwody scalone. Dokładnie takie same, jakie są we wszystkich urządzeniach elektronicznych. Czyli oni musieli to zaprojektować i zlecić specjalnie dla nich stworzenie w technologii 180 nanometrów, czyli takiej nie mega zaawansowanej, ale no jednak, tylko dla nich obwodu. No i jakie są tego skutki? No, skutki tego są takie, że udało im się upchnąć w takim pipku. Zobaczcie na skalę. Tu mamy 100 mikrometrów, przepraszam. Czyli to ma, powiedzmy sobie, 150 na 150. Co to znaczy? No 1/6 milimetra na 1/6 milimetra. Tu mamy jeszcze inne wersje. Tego tu jest tak zwany antbot, czyli mrówkobot. Już wam pokażę. Tu jest antbot przemieszczający się. Są też filmy. Tutaj ładnie wybrali klatki. Wygląda na to, że on rzeczywiście idzie przed siebie. Kiedy się to ogląda na filmie, to widać, że on tak, no powiedzmy sobie, drga. No ale chodzi, tak? Chodzi, przemieszcza się. A na końcu stworzono jeszcze dogbota. Słuchajcie, dogbot mniej więcej 100 na 200 mikrometrów, czyli troszeczkę dłuższy. Ma nieco więcej pod kopułą, czyli ten układ elektroniczny ma nieco więcej podzespołów. Kto z was ma ochotę, w materiałach dodatkowych jest dokładnie rozpisane, co tam w środku siedzi, czyli cały schemat w zasadzie procesora, można by tak powiedzieć, tam jest rozpisany. On już słucha poleceń. Czyli tak, jak to w ogóle działa?
Działa to w ten sposób, że świecimy na to i to nie ma na miejscu źródła zasilania. Można by tam pewnie jakiś zestorek umieścić, żeby troszeczkę przechowywał tej energii, ale no, kondensatorek, żeby przechowywał, ale trzeba na to świecić. Czyli świecimy i to w tym momencie zaczyna przez to płynąć prąd, a dzięki temu, że tam są, że ten sygnał, zanim dojdzie do nóżek, przechodzi przez ten malutki układ, to możliwe jest wysyłanie mu sygnałów. Czyli tym światłem możemy wysyłać przy pomocy błysków pewien sygnał. I oni oszacowują, że dogbot, ich piesbot, jest w stanie na chwilę obecną zrozumieć 200 różnych sygnałów. Przetestowali to póki co na przykładzie sygnału przyspiesz. Bo on w zasadzie co on umie? On umie machać nóżkami. Czyli ma 6 nóżek i umie nimi machać. Czyli dogbot idzie przed siebie, idzie i w pewnym momencie dostał sygnał przyspiesz i przyspiesza. Widać to zresztą na filmie, w momencie kiedy on tu się powoli przemieszcza w prawo, w pewnym momencie zobaczycie, że on przyspiesza. No i co dalej jakby? No jedna sprawa znowu dla osób takich jak ja, które kochają tę miniaturyzację i czują, nie wiem czy też to czujecie, mieszaninę podziwu i zalęknięcia. To jest troszkę niepokojące. Oni piszą, że kiedy się patrzy na te boty położone po prostu na stole, to są niewidoczne gołym okiem, natomiast widać, że coś migocze. Czyli kiedy poświecić na to na przykład latarką albo światełkiem, to widać, że światło się od jakichś pyłków odbija. To jest wielkości pyłków. No, co można z tym zrobić? Oni na końcu artykułu wymieniają, jakie są możliwości. Tylko są bardzo ogólnikowi, jak zwykle w takich miejscach. Environmental detection, czyli wykrywanie sygnałów środowiskowych. Może pamiętacie, opowiadałem kiedyś o takich też miniaturowych robocikach wzorowanych na nasionach dmuchawca, które się przenoszą wiatrem, dokonują pomiaru czegoś. Oni piszą, że można na takiego bocika włożyć różnego rodzaju czujniki, pewną ilość pamięci i wtedy takie coś mogłoby być detektorem. I w tym filmie na temat tych malutkich czujników unoszących się na wietrze mówiłem też o tym, że można odczytywać dane, bo on jest trochę za mały, żeby mieć porządną antenę, ale można działać w ten sposób, że świecimy na niego i na podstawie światła odbitego odczytujemy z niego dane. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, że taki mikrobocik, rozrzucony gdzieś albo gdzieś umieszczony w jakimś środowisku, jest w stanie pobierać dane, gromadzić te dane, a potem jak go odnajdziemy i poświecimy na niego, nam te dane zwróci. Nie wiem, czy oni kombinują w tę stronę, natomiast spokojnie można by to połknąć, łyżkę czegoś takiego, to są takie ilości, że wiecie, w łyżce takiej mniej więcej, w łyżeczce są miliony naprawdę tego. Zaczynamy powoli zbliżać się do takich możliwości. Jeżeli zastosowania medyczne Was dziwią, oni o nich piszą. Oni nawet piszą o potencjalnie wykonywaniu pewnych czynności. Oni to nazywają mikrooperacje. Nie wiem do końca, co byłby w stanie zrobić taki dogbocik z 6 kończynami, ale od tego jest fantazja, żebyśmy my to sobie wyobrazili. W każdym razie zapewniają nas, że docelowo taki bocik może mieć dowolną anatomię i może niezależnie od siebie ruszać każdą z kończyn. A następnie kosmos. Kosmos dziwny i nieznany. Czasami tak się zdarza w astronomii, że dociera do nas rozbłysk. Czyli z jakiegoś miejsca na niebie dociera do nas przez króciutką chwilę, to jest dosłownie kilka milisekund, czyli kilka tysięcznych części sekundy, dociera do nas światło. W tym przypadku mówimy o falach radiowych. To są szybkie rozbłyski radiowe. Fast Radio Burst. Tak to się nazywa. To jest zjawisko, słuchajcie, znane od względnie niedawna. Zostało opisane w 2007 roku i do dzisiaj nikt nie ma pomysłu, co to jest. Czyli pojawia się to i znika. Czasami jest tak, że z jednego i tego samego miejsca, dokładnie z jednego i tego samego punktu dociera do nas wielokrotnie i się powtarza. A wtedy jest jeszcze dziwniej. I to jest jedno z takich powtarzających się źródeł, które może nam coś pomóc w wydedukowaniu, czym są te rozbłyski, ale muszę Wam powiedzieć, że oni nie piszą, co to właściwie jest. Mają pewne przypuszczenia, ale cała zabawa polega na tym, że im więcej wiemy, tym jest dziwniej. A więc idźmy może po kolei. Błyska. Co to znaczy, że błyska? No to znaczy, że dociera do nas promieniowanie. W tym wypadku promieniowanie radiowe. Ile go jest? Jest go mnóstwo. One są naprawdę intensywne. Czyli z jednego miejsca, z jednego punktu na niebie
określonego. Kiedy wpatrujemy się w to miejsce teleskopami, tam najczęściej jest jakaś galaktyka, czyli daleko, daleko stąd to leci przez kosmos, mija galaktyki, mija kolejne galaktyki, dociera do nas takie pulśnięcie. Oszacowuje się, że takie źródło, żeby to było do wykrycia na Ziemi, to takie źródło musi przez tę krótką chwilę, przez ten krótki ułamek sekundy emitować mniej więcej tyle energii, ile nasze Słońce emituje przez kilka dni mniej więcej. Czasami nawet więcej jeszcze. To są wybitnie energetyczne rzeczy, słuchajcie. Nawet nie wiem, czy nie widziałem gdzieś takiego oszacowania, że tyle, ile przez kilka lat w niektórych przypadkach, to są jakieś zupełnie szalone ilości energii emitowane przez bardzo krótką chwilę. No i okej, to jest tajemnica numer jeden. No to gdzie w kosmosie mogą się dziać takie rzeczy? Centrum galaktyki na przykład, tak? W centrum większości przyzwoitych galaktyk jest supermasywna czarna dziura, a tam się dzieją cuda na kiju, bardzo energetyczne rzeczy. Nie. W tych przypadkach, kiedy udało się sfotografować to miejsce nieco dokładniej i wiadomo skąd to światełko przychodziło, to nie jest centrum galaktyki. To na przykład, o czym tutaj piszą, to jest zwyczajna galaktyka, taka jak nasza Droga Mleczna, spiralna galaktyka i to błyśnięcie po prostu z jakiegoś miejsca, z jakiegoś takiego zupełnie losowego miejsca, gdzieś po prostu w galaktyce, nic szczególnego poza tym tam nie ma. Błyśnięcie i nie wiemy. Mamy więc do dyspozycji punkcik światła świecący przez kilka milisekund. Co więcej wiemy? No, możemy zmierzyć, ponieważ tutaj zostało wykrytych 1863 takie rozbłyski. Co ile? Jak często jest takie błyśnięcie? Czy to jest regularne, jak w zegarku? No i tu jest właśnie problem taki, bo jeżeli coś się dzieje zupełnie chaotycznie, to jest jedno. Ale tu jest trochę porządku, a trochę nieporządku. Kiedy oni nanieśli na skalę czasową te kolejne błyśnięcia, kiedy one były, to zauważyli tam dwa typy porządku. I te typy porządku to są dwie skale czasowe, w których te błyski się powtarzają. Słuchajcie, jeden z nich to są milisekundy, to są dokładnie... To jest dokładnie 39 milisekund, czyli błyśnięcie trwające 3 milisekundy i czasami są takie co 39 milisekund, a czasami co 135 sekund, czyli 2 minuty. Zobaczcie, jakie to musi być dziwne zjawisko fizyczne. To musi być coś, co jest w stanie robić takie trrrrt, że w ciągu sekundy powtórzy się 30 razy, takie pyknięcie milisekundowe, a czasami on wpada w taki tryb, że jest dokładnie takie samo pulśnięcie, ale co 2 minuty. Czytałem, że są też takie rozbłyski, które się powtarzają na przykład co 16 dni. Zobaczcie, jakie to jest przedziwne zjawisko. Na 2-3 milisekundy, na 1/300 sekundy uruchamia się coś takiego jak milion słońc, a potem przez 16 dni jest cisza i potem znowu. Albo tak jak tutaj. Przez 2 minuty cisza i potem znowu. 2 minuty cisza i znowu. Dziwnie. Ale jest jeszcze dziwniej, bo te skale czasowe i przestrzenne są zupełnie szalone. Zobaczcie. Sam fakt, że to trwa 3 milisekundy, już nam coś mówi. Wyobraźcie sobie, że próbujemy... No bo tak, jakiej wielkości jest to coś, co świeci? Pytają astronomowie. No, na podstawie czasu możemy coś powiedzieć o przestrzeni. Czemu? Bo... Patrzcie, wyobraźcie sobie, że chcemy w naszym Układzie Słonecznym zrobić taką wielką antenę radiową, która będzie niepokoić kosmitów na drugiej stronie galaktyki. Postanawiamy powkurzać kosmitów i będziemy świecić czymś takim. No to konstruujemy taką wielką antenę od Jowisza z jednej strony do Jowisza z drugiej strony, taką ten i będziemy nią świecić. No samo zsynchronizowanie, wyobraźcie sobie, że chcecie te żaróweczki zsynchronizować, nie jest to łatwa sprawa. Przy pomocy zaawansowanej technologii da się to zsynchronizować, ale pomyślcie o jakimś zjawisku naturalnym. Przypuśćmy, że Słońce postanawia w pewnym momencie błysnąć i rozjarza się jak milion słońc. No dobrze, to my na Ziemi nie zorientowalibyśmy się jeszcze, że Słońce wpadło na taki pomysł przez 8 minut, prawda? No bo tyle czasu zajmuje, zgodnie z teorią względności, dotarcie sygnału ze Słońca do Ziemi. Więc cokolwiek miałoby jakby... kontynuować ten świetny pomysł Słońca, będzie się o tym dowiadywało z czasem. Czyli jakiekolwiek naturalne zjawisko, które gdziekolwiek zostało zainicjowane, będzie rozchodziło się z pewnym określonym czasem. A to wszystko się kończy już po 3 milisekundach. Czyli wniosek jest taki. Albo dzieje się to na bardzo, bardzo małej przestrzeni,
ogólnie szacuje się, że to są setki kilometrów. To są rzeczy niewielkie w skali kosmicznej. Słońce ma milion kilometrów, a tu mówią, że to powinno być upchane poniżej kilkuset kilometrów. Albo kosmici. I zdziwilibyście się, jak wielu poważnych naukowców wymienia pośród tych hipotez extraterrestrial civilization. Cywilizacja pozaziemska. No ale powiedzmy sobie, że odłożymy tę hipotezę jako naszą hipotezę C. Bo jakby wiemy, że da się synchronizować na dużym obszarze rzeczy technologią, natura tego nie umie robić. Przypuśćmy, że to jednak natura. No to okej, mamy coś bardzo małego. Co by to mogło być? Gwiazdy neutronowe. Jak zapytacie astronoma, co takiego jest, co jest małe, ale wariat, to prawdopodobnie odpowiedzą Wam gwiazda neutronowa. Gwiazda neutronowa może mieć zaledwie kilka kilometrów w średnicy. To są względnie małe rzeczy, mega gęste, nadziane, nabite. No i tam się dzieją rzeczy. Na przykład pulsar. Pulsar to jest coś takiego, co jest gwiazdą neutronową, ma mega... Magnetar to jest takie coś, co ma mega silne pole magnetyczne i to potrafi tam świecić w taki regularny sposób. Pulsary tak świecą, ale to jest z kolei zbyt regularne. I tu mamy kolejną rzecz, ostatnia, ale za to, może się ucieszycie, troszkę fizyki. Autorzy tego artykułu zbadali jeszcze jedną rzecz, bo tak, co mamy? Mamy błyski, możemy mierzyć, co ile one są, możemy mierzyć, ile tam jest z nich energii, ale możemy zmierzyć jeszcze jedną rzecz. W astronomii mierzy się nie tylko jasność światła, nie tylko długość fali światła, ale także polaryzację światła. Także, uwaga, mała pigułeczka fizyki. Polaryzacja. O świetle można pomyśleć jako o wibracji, jako o wibrowaniu, o oscylowaniu pola elektromagnetycznego. Jeżeli światło takie jak tutaj, normalnie światło, które tu mamy, gdybyśmy zbadali, to by się okazało, że to światło wibruje po wszystkich możliwych płaszczyznach, też koliście w różne strony, to jest pomieszane. Ale możemy wytworzyć takie światło o takiej czystej polaryzacji, laser w ten sposób działa. Jeżeli się odpowiednio postaramy, to możemy zrobić takie światło, które będzie spolaryzowane. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mam jakąś płaszczyznę i to sobie wyobrażamy taką falę światła, tak? Wyobrażamy sobie, że ona drga tylko wzdłuż pewnej płaszczyzny. Polaryzacja. To światło jest nie w pełni, ale jest spolaryzowane. Czyli powiedzmy sobie, że myślimy o nim jako o świetle docierającym do nas pod pewnym kątem. I teraz ta dodatkowa rzecz z fizyki, co oni badali, efekt Faradaya, zjawisko Faradaya, polegające na tym, że jeśli spolaryzowane światło leci przez obszar, w którym jest pole magnetyczne, odpowiednio tam uporządkowane, ale pole magnetyczne, to skręci. Pole magnetyczne potrafi skręcić polaryzację światła. Czyli świecę w Was laserem, jest takie, zbliżam magnes i to będzie do Was docierało skręcone. Odsuwam, widzicie to wyprostowane. No. Na tej podstawie można, i astronomowie to uwielbiają robić, zastanawiać się, gdzie jest jakie pole magnetyczne. I tutaj, kiedy zmierzyli, no mówię Wam, im dalej, tym dziwniej. Kiedy zmierzyli efekt, to jest siła efektu Faradaya tak naprawdę, to co tu widzicie, ten wykres zielony, można o nim tak naprawdę pomyśleć o tym, przez jak silne pole magnetyczne, jak zmieniające się pole magnetyczne, przechodziło to światło, z każdym, jakby docierające do nas z każdym kolejnym dniem. I jak widzicie, przez pierwszy mniej więcej miesiąc, przez pierwsze 30 dni, to się zmieniało. I to tak dosyć intensywnie. A potem ucichło. Czyli cokolwiek by się tam nie działo, to wygląda na to, że jest w stanie przez miesiąc działać, czyli przez miesiąc dalej nie wiemy, co to jest, nie wiemy, czy to jest gwiazda neutronowa, nie znamy nic takiego na gwieździe neutronowej, co jest w stanie przez miesiąc coś tam szachlować, wachlować, zmieniać się w każdym razie. Jakaś konfiguracja czegoś, jakiegoś gazu, jakiejś plazmy, nie wiemy, nikt nie ma pojęcia. W każdym razie musi to być coś, teraz podsumujmy, co wiemy. Musi to być coś, co jest w stanie błyskać przez 3 milisekundy bardzo intensywnie, co potrafi się powtarzać czasami co kilkadziesiąt milisekund, a czasami co 2 minuty. Musi to być coś, co jest w stanie zmieniać się przez miesiąc, a potem przez kilka tygodni się nie zmieniać i jest na tyle małe, że wygląda na wszystkich mapach jak punkt. Nie wiadomo. Nie wiadomo. I to są, słuchajcie, to są te momenty, to są te piękne momenty, jedne z moich ulubionych momentów w nauce, kiedy w zasadzie pozostaje nam zabawa w detektywa. Ktoś,
kiedyś stworzy pewnie jakiś model, oni na końcu coś tam swoje fantazjują, że wokół tej gwiazdy neutronowej może coś innego krąży, może tam coś zaburza, no nikt nie wie. Więc fajne. I to są rzadkie zdarzenia. To nie jest coś, co się dzieje codziennie, to znamy tych obiektów kilkaset, a szukamy intensywnie. Gdzieś w kosmosie, w co niektórej galaktyce jest takie dziwne coś. I nikt nie wie, co to jest. I to jest zabawa. A na koniec o Japończykach. Mówiłem, obiekt skali średniej. Japończyk. W tym przypadku matma. Słuchajcie, dużo... Nie będę opowiadał o matmie, ale ładnie chlasnęło. Do celów historycznych i archeologicznych została zapędzona matma. Bo jak brzmi pytanie? Mamy sobie historię Japonii. Dawną historię Japonii. Jeżeli ktoś z Was się kiedyś interesował historią Japonii, to pewnie wie lepiej ode mnie. Była tam najpierw, zresztą jak wszędzie, epoka przed rolnictwem, zanim dotarło tam rolnictwo. To się nazywa, to się pisze Jomon. Nie wiem, jak to się po japońsku będzie wymawiało. Jomon, epoka Jomon. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I później przybyło rolnictwo. Spójrzcie sobie zresztą na mapę, żeby się zorientować, co tam się działo. Rolnictwo dotarło do Japonii z Korei. Jeżeli się przyjrzycie mapie Japonii, to tutaj jest Półwysep Koreański, czyli z Korei dotarło rolnictwo do Japonii i potem nastąpiła, jak to się ładnie mówi, dyfuzja. Dyfuzja. To jest pojęcie stosowane w socjologii i antropologii, stosowane też w fizyce. I to jest jedno z tych miejsc, gdzie matematyka stosowana przez fizyków zaczyna być pożyteczna również i dla, za przeproszeniem, humanistów, bo co? No bo dyfuzja to dyfuzja, coś się rozprzestrzenia. Jeżeli upuszczę kropelkę jakiejś, nie wiem, soku malinowego we wrzątku, o czym w tak chłodny dzień jak dzisiaj pewnie nie jeden z nas tu myśli, to się będzie powolutku rozprzestrzeniało. W jakim tempie się to będzie rozprzestrzeniało? No właśnie, od czego to jest uzależnione? W fizyce to jest uzależnione od kilku rzeczy. Mamy tak zwaną stałą dyfuzję, czyli dany ośrodek w danych warunkach będzie miał pewną stałą dyfuzję. Czyli zaczniemy w jakimś miejscu i to się będzie powolutku rozprzestrzeniało w stopniu uzależnionym od tego, z jakiego to jest materiału i tak dalej, i tak dalej. No, innowacje kulturowe też rozprzestrzeniają się w różnym tempie, w zależności od czego? No właśnie, trwają dyskusje w socjologii, w, powiedzmy sobie, antropologii ogólnie, jak w ogóle dochodzi do czegoś takiego, że tak istotna innowacja się rozprzestrzenia. I są dwie zasadnicze hipotezy. Hipoteza A mówi, że rozprzestrzenia się to z ludźmi, czyli przychodzą w pewne miejsce ludzie, którzy znają jakąś innowację. Na przykład Koreańczycy przepływają na swoich koreańskich łódeczkach i znają rolnictwo i oni się mogą podbić, ale mogą się wrzeniać, mogą podróżować. W każdym razie jakby idea jest taka, że to podróżuje z ludźmi, a potem ludzie, którzy się tego nauczą od nich, oni z kolei idą dalej. To jest jedna możliwość. A dwa, że idee przemieszczają się po prostu jak to idee. Z ust do ust, przez obserwacje, przez mowę, czyli że kultura migruje, ludzie zostają, a pomysł się przemieszcza. I jak to zwykle bywa, pewnie się domyślacie, najbardziej prawdopodobna jest wersja pośrednia. Co więcej, symulacje pokazują, że najszybsza jest wersja pośrednia. Natomiast, żeby to wszystko badać, potrzebne jest dobre zbadanie tego tempa. No i co? I ci autorzy w zasadzie tak naprawdę dorzucili się do kociołka z takim bardzo dużym, bardzo starannym badaniem. Na podstawie, każdy z tych punktów to jest znalezisko archeologiczne, jakieś tam miejsce na terenie Japonii, gdzie znaleziono ryż. Czyli wiadomo, że tam w tym miejscu był ryż. I teraz właśnie, przypuśćmy, że mamy kilkaset tego typu miejsc, gdzie już ten ryż jest. No i tu się pojawia pytanie, jak to wszystko ocenić. Wiecie, to, że gdzieś już ten ryż jest hodowany, nie znaczy, że to nie wiemy, czy to było 50 lat później, czy 100 lat później, czy 500 lat później, kiedy pierwszy raz się tam pojawił. I tutaj jest potrzebna matematyka, dlatego że w matematyce jest bardzo dużo narzędzi do mówienia o niepewności. I ci ludzie tak naprawdę wzięli taki solidny kawał matematyki i scalili ze sobą właściwie dwie rzeczy. Matematykę dyfuzji, czyli rozprzestrzeniania się, i matematykę niepewności. Bo ogólnie rzecz biorąc, i to też wiadomo nie od dzisiaj, że tutaj ryż się pojawił zasadniczo wcześniej niż tutaj, niż tutaj, niż tutaj. Wiemy, że była taka fala. Że była taka fala rozprzestrzeniania się tej innowacji. I to zasadniczo wiadomo.
Na przykład są przypadki, że znaleziono, zresztą jaka to jest skala czasowa, żebyśmy też wiedzieli. Skala czasowa zasadniczo jest taka, o, pokażę Wam wykresik. To są, to jest moment pojawienia się ryżu w różnych częściach Japonii, w różnych prowincjach. My nie będziemy tego nazywać, bo ja też geografii Japonii nie znam na tyle dobrze, ale żeby było wiadomo, jaka jest skala. 1500 przed naszą erą, 250 przed naszą erą. Czyli to jest między początkiem, między samym początkiem pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, a końcem, patrząc od tyłu. No w każdym razie, od 1 przed naszą erą do 1500 przed naszą erą. No, więc zajęło to mniej więcej 1200-1000 lat, żeby ta innowacja przebyła kontynent. No i oni w tym momencie po prostu zrobili symulację, zrobili normalną symulację, biorąc pod uwagę wszystko, co wiadomo o każdym z tych punktów, jak wyglądały te fale innowacji. Bardzo fajne rzeczy, bardzo ciekawe. Wniosek ich ogólnie jest taki, że na przykład, że są miejsca, które stanowiły przez długi czas masę oporową. Czyli były tam takie środkowe prowincje, które nie chciały przyjąć rolnictwa. Czyli przeszło, jakby ta fala innowacji przeszła wokół nich, tam się to rozprzestrzeniało wolniej, ale ominęło. Bywały nawet takie sytuacje, że jakieś takie miejsce było na tyle konserwatywne, że zatrzymało falę rolnictwa. Ci ludzie wciąż żyli łowiecko, zbieracko, coś tam jakby radzili sobie starymi, dobrymi metodami przodków. Fala rolnictwa ominęła ich i potem dotarła w ogóle z północy wstecznie. Fajne bardzo. Kiedy się to czyta, niestety nie zamieścili swojej symulacji takiej przestrzennej. Nie można pooglądać jak to, ale ruszmy wyobraźnią. Wyobrażamy to sobie, że to jest faktycznie dyfuzja. Jak kropelka soku wiśniowego w gorącej wodzie, to się po prostu rozprzestrzenia. Wędruje, aż w końcu ogarnęło całą Japonię. I tak to mniej więcej wygląda. Fajne, fajne. Oni wprost piszą, że w tym badaniu postawili na matmę. Postawili na matmę, na liczby, czyli wzięli wszystkie te badania surowe, zastosowali taką samą metodę, takie same metody datowania, po prostu pojechali w hardkorową matematykę. Odłożyli na bok wszystkie dowody z ceramiki, wszystkie pośrednie, jakieś od historyków sztuki. Nie, to jest tylko i wyłącznie jakby tak jakby fizyk na to spojrzał. Tak jakby fizyk spojrzał na te ziarenka ryżu, na to, ile one mają lat, w jakim miejscu i jaki jest najbardziej prawdopodobny model rozprzestrzeniania się rolnictwa w Japonii. Strasznie ścisłe te trzy artykuły dzisiaj wyszły. Technologia, fizyka, miała być archeologia, a też wyszła fizyka. No taki dzień najwyraźniej. Pozdrowienia dla wszystkich ścisłowców i dla wszystkich z Was, którzy mają w sobie małe ziarenko ścisłowca. Hej! Thank you.